Cześć sprinterzykom, witamy wszystkich pasjonatów lekkoatletyki. No i od dzisiaj chcielibyśmy się z Wami coraz częściej komunikować za pomocą naszego kanału na YouTubie. Najwięcej takich informacji ze świata lekkoatletyki znajdziecie na naszym Twitterze i tutaj zapraszamy do odwiedzania naszej strony www. Tam zarówno po prawej, jak i po lewej stronie możemy zobaczyć Twittera. No i tam na bieżąco wrzucamy informacje dotyczące ciekawych wydarzeń zarówno z polskich, jak i ze światowych bieżni. To, o czym natomiast chcielibyśmy porozmawiać z Wami dzisiaj, to bariery w sprincie. Ostatnio na sprinterskiej mapie świata pojawiła się taka ciekawa postać. Jest to Turek, Jack Ali Harvey, który zmienił obywatelstwo całkiem niedawno, bo był Jamajczykiem i jeszcze jako Jamajczyk w 2011 roku zdobył złoty medal uniwersjady. No i w tym roku Ali przebiegł dystans 100 metrów w czasie 9 sekund i 92. Uczynił to przy wietrze plus 0,9 metra na sekundę. To, co natomiast budzi kontrowersję, to wysokość, na jakiej uzyskał ten wynik, bowiem wysokość miasta, na jakiej położony jest stadion, na którym biegał, to blisko 2000 metrów nad poziomem morza, więc ten wynik niekoniecznie musi zostać uznany. Jeżeli tak natomiast się stanie, a co już zostało odnotowane w statystykach, to Harvey, Jack Ali, bo takie jest jego nowe nazwisko, będzie 113. sprinterem, który złamie barierę 10 sekund na 100 metrów. 113 wspaniałych. Dokładnie tylu sprinterów, łącznie z Alim, przebiegło setkę w czasie poniżej 10 sekund. Niestety wśród nich nie ma Polaka, natomiast na 114. miejscu, a więc zaraz za Alim, jest Marian Woronin, który przebiegł 100 metrów w czasie równych 10 sekund. Uczynił to 32 lata temu. 32 lata temu w Warszawie. Nagranie z tego biegu jest dostępne na naszym kanale na YouTubie sprinterzykom. Bardzo łatwo odszukać. To nagranie dostaliśmy zresztą od samego Woronina. Także niesamowity bieg, niesamowita historia. Doskonałe warunki atmosferyczne. Świetna forma, no wszystkie te czynniki sprawiły, że Woronin zapisał się wielkimi literami w tej historii światowej lekkoatletyki. Wiadomo, rekordzistą świata jest Usain Bolt z wynikiem 9,58, natomiast w tym roku Bolt przebiegł 100 metrów w czasie 9 sekund i 88 setnych. Ci, którzy obawiałem się o formę Bolta na igrzyska, to możemy tutaj uspokoić. Bolt przebiegając ostatnio ten dystans 100 metrów w stolicy Jamajki Kingston, nie wyczerpał całej mocy, jaką dysponuje. Popełnił zresztą przy tym całą masę błędów. W ogóle nie wyszedł mu start, zwalniał także na ostatnich 10 metrach dystansu. Także śmiało można założyć, że już teraz jego forma jest na poziomie 9 sekund i 75. Natomiast czy będzie go stać na poprawienie rekordu świata? No jest to zagadka, ale za sprawą tego ostatniego biegu można uwierzyć, że tak. Można uwierzyć, że tak i z wielkimi emocjami będziemy śledzić jego następne biegi. Tak oficjalnie Bolt swój najbliższy start zapowiedział na za miesiąc w Londynie na meeting diamentowej ligi, tam pobiegnie na dystansie 200 metrów. Niewykluczone jednak, że pojawi się także wcześniej, także jeżeli do takiego biegu dojdzie, to na pewno o tym poinformujemy. Aktualnie liderem światowych statystyk na 100 metrów jest Francuz Jimmy Vicot, który przebiegł setkę w czasie 9 sekund 86 setnych. Po raz drugi wyrównał swój własny rekord Europy, który tutaj dzieli razem z Portugalczykiem Francisem Obiquelu. 9,86. Tyle właśnie wynosi rekord Europy. No i czy Vico pobiegnie jeszcze szybciej? Wydaje się, że jeżeli ma taką formę na początku sezonu, to tak właśnie powinno się stać.
Natomiast jeżeli chodzi o psychologię, to tutaj Vico już w rywalizacji z takimi największymi gwiazdami on nie wychodzi najlepiej, także sprawa poprawienia rekordu jest tutaj już zagadką, ale niewiele brakuje. Niewiele brakuje i ten sezon naprawdę zapowiada się bardzo emocjonująco. Przejdźmy tutaj jeszcze do polskiej statystyki, bo wiem na do aktualnej polskiej światowej statystyki, bo najlepszym wynikiem w Polsce legitymuje się obecnie Remek Olszewski, który przebiegł 100 metrów w czasie 10 sekund i 21 setnych. Ten rezultat daje mu aktualnie, o ile mamy tutaj dobrze zanotowane, 124 miejsce na świecie. Wydaje się daleko. Natomiast jeżeli tutaj uwzględnić białych zawodników, no to jest on już tutaj w ścisłej czołówce. Tutaj goni wręcz Christophe Lemaitre, który w tym roku biega w okolicach 10 sekund i 15 setnych. To czy natomiast Remek będzie się poprawiał, pozostaje sprawą otwartą. Za tydzień są Mistrzostwa Polski i tam powinien pokazać pełnię swoich możliwości. Przejdźmy teraz do statystyk kobiet. Tutaj też wrócimy do historii, bowiem w całej historii dystansu 100 metrów barierę 11 sekund złamało 91 kobiet. Wśród nich jest jedna Polka, Ewa Kasprzyk, która w tej ogólnej statystyce widnieje jako 59. najszybsza sprinterka w historii. 10.93 w niemal idealnych warunkach atmosferycznych przebiegła Polka. No jest to do dzisiaj niepobity rekord Polski. Najszybciej spośród Polek w tym roku pobiegła z kolei Ewa Swoboda. 11 sekund, 18 setnych. Ona jest jeszcze juniorką. W tym roku jej taką najważniejszą imprezą dla niej są Mistrzostwa Świata Juniorek. Mistrzostwa Świata Juniorów, które odbędą się w Bydgoszczy. I można oczekiwać, że jeszcze wiele setnych Ewa urwie z tego wyniku i przesunie się w tych światowych statystykach nawet do pierwszej dwudziestki. Aktualnie jest na 35. miejscu. Z wynikiem 10.78 liderką światowych list jest Muriel Aure z Wybrzeży Kości Słoniowej. Tutaj jej przypadek ostatnio opisywaliśmy na naszej stronie, bowiem Aure pochodzi właśnie spośród jednego z krajów Afryki Zachodniej. Afryka Zachodnia jest taką dawną kolebką sprintu, bowiem jeżeli chodzi o pochodzenie etniczne aktualnie najszybszych ludzi świata, to 90% spośród tych najszybszych ludzi świata sięga swoimi korzeniami właśnie do jednego spośród krajów Afryki Zachodniej. Ten fenomen tego rejonu Afryki opisywaliśmy już wielokrotnie na naszej stronie, także można tutaj odświeżyć te statystyki i poszukać. Także tutaj wracając jeszcze do tego Jamajczyka, tego Turka, który zmienił obywatelstwo z jamajskiego, Ali, Jack Ali, no to przebiegł on co prawda raz w tym sezonie złamał tę barierę 10 sekund. Jeżeli się to potwierdzi, jeżeli ten wynik zostanie zaakceptowany przez IAAF, będzie to 113 wynik w historii. No i będzie to też siódmy wynik w tym sezonie. Ali będzie siódmym sprinterem w tym sezonie, który złamał barierę 10 sekund. Siódmym takim nowym sprinterem. Jeżeli chodzi o taki przełomowy rok dla dystansu 100 metrów, to był to rok 2015, bowiem w tym roku, a więc rok temu, barierę 10 sekund złamało 12 sprinterów, a więc tutaj następuje ciągła taka progresja. Świat ciągle stara się dogonić Bolta.
Na razie jest mu bardzo daleko, ale kto wie, Bolt w tym roku schodzi ze sceny, chce zakończyć karierę, nie zapowiedział tego oficjalnie. Mówi tutaj, że swoją karierę zamierza kontynuować nawet do 2017 roku. Pojawiają się głosy, że zakończy swoją karierę na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. No ale tylko sam Bolt i jego trener wiedzą, jakie oficjalne decyzje jeszcze zapadną. Także póki co cieszmy się chwilą i oczekujmy w napięciu na to, co się wydarzy. To tyle. O jakichkolwiek nowych ciekawostkach będziemy już informować na naszej stronie, na naszym fanpage'u, ale tak jak już wspominaliśmy na początku, odwiedzajcie także naszego Twittera, tam także znajdziecie wiele ciekawych informacji. Na dzisiaj pozdrawiamy, do usłyszenia, cześć!